Hej, siemaneczko, ja jestem Abra i dzisiaj sprawdzimy reakcję naszego 5-miesięcznego Rottweilera Abry. Nie licz mnie! Na 500 plastikowych, jednorazowych kubeczków. Gościu, jesteś gotowy, żeby pokazać ci, jakim jesteś wojownikiem. Słuchajcie, zakupiliśmy 5 opakowań po 100 jednorazowych kubeczków i na pewno widzieliście, czy to na YouTubie, czy na TikToku, jakieś trendy, gdzie po prostu pieski przeskakują przez przeszkody zbudowane z takich kubków, przez wielkie tory i tak dalej, dlatego dzisiaj to wszystko sobie sprawdzimy i przetestujemy właśnie reakcję Abry. No bo ty, gościu, jeszcze nie miałaś do czynienia z takimi kubeczkami. I co? Pokaż mu. Pokaż mu, co o nim myślisz. Ale ty miałaś mu pokazać, co o nim myślisz. Słuchajcie, docelowo będziemy chcieli w tym oto przejściu stworzyć po prostu wielki mur. I nie chodzi o wysokość, tylko o szerokość, żeby takie pojedyncze kubeczki poustawiać tu, żeby serio całą tą podłogę pokryć takimi kubeczkami. Ty ziomuś, co masz? Nowa zabaweczka. A poza tym chcielibyśmy też tutaj zbudować piramidę właśnie z kubeczków i zobaczyć, czy Abra przez to przejdzie, czy przez to przeskoczy, czy będzie się tego bała, czy może będzie chciała się tym bawić. Bo póki co mam wrażenie, że naprawdę Abrze przypadły do gustu kubki, tylko że to jest jeden kubek, a my dla niej mamy 500 sztuk. Co jest, pies? Oddawaj ten kubek, bo on się nam przyda. On się jeszcze nam przyda. My go potrzebujemy, weź go, daj. Ziomek. Daj kubeczek. Zaraz dostaniesz więcej, tak? Ja ci obiecuję, że będziesz miała więcej na miłość. Będzie 500 kubków, a ten oddawaj. Powiem szczerze, że jestem bardzo ciekaw reakcji Abry, bo wiemy, że to jest Rottweiler, więc raczej ona się byle czego nie boi, a no w zupełności nie kubków plastikowych. Ale gdybyśmy serio zrobili to, wiecie, no na zasadzie, że tego będzie bardzo dużo, bo tego jest aż 500, to ja nie wiem, jak ona może zareagować. Ej, dużo tego, fair. Ej, to jest bardzo satysfakcjonujące. Ej, zrobił, rozebrał wszystkie 5 i no. Zrobił z tego jedną wieżę. Ej, zróbmy to. Tak dla naszej satysfakcji. Gość, zróbmy to. Ej, to patrz, to się przewali, ale zróbmy to. Ej, stary, jest tego dużo. No, muszę przyznać, że naprawdę tych kubeczków jest strasznie, ale to strasznie dużo. Pies się już nie może doczekać, pies już chce... Nie mój palec, tylko kubeczek, tak? Rozmawialiśmy. Ej, wow! Ej. Ale tego jest za dużo, stary, jak to runie, jak to runie. Nie, ja to zostawiam. Nie, to pies się za to zabierze. Nie ma opcji, stary, nie. Zobacz to. What? Ej, dawaj, dołożymy jeszcze te 200 ode mnie. Ej, serio, tego jest mega dużo. Ej, kozackie, pies dzisiaj wyszło naprawdę duży fan. Ej, było git, tylko że mieliśmy kółeczko, a już nie mamy kółeczka, nie? Było kółeczko, ale nie wiem, jak ja mam to teraz odłożyć. Stary, ja też nie wiem, jak ale to puszczę, to dopłaci. Pies już ma zabawę, więc jakby jest git, nie? Dobra, pies przynajmniej zajmie się jednym kółeczkiem. Tak, ty się zajmij tym jednym kółeczkiem, a my tu ratujemy 400 kubków. Dobra, słuchajcie, bierzemy drzwi i zamykamy je w taki sposób, aby po prostu zostawić tutaj małe przejście, takie... Dosłownie, jak sami widzicie, jednoosobowe. I teraz w tym oto miejscu będziemy chcieli właśnie stworzyć taką piramidkę z kubeczków i zobaczyć, czy Abra w ogóle będzie chciała przez to przejść. Nasza wieża, słuchajcie, już tutaj, czy piramidka powstaje. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę kozacko. Pies, słuchajcie, w tym czasie bawi się swoją zabawką, więc chyba przeszkadzać nam nie będzie. Ej, powiem ci, że nieźle. Naprawdę nieźle to wygląda. Bardzo ładne są te kubki, tak swoją drogą, serio. One nie są tak... Abra... Oj, nie! Chodź, Abra, patrz, jaka tu jest fajna zabaweczka, patrz. No, goń ten kubek. Ej, stary, szczerze, naprawdę to jest mega sztosem. No baw się tym, baw się. 5 groszy za kubek i pies ma fan. O, stary, zawołaj, Abra, może przejdzie. Abra do mnie. No nie, no ona bierze jeden i ucieka. Chodź, Abra. Ej, serio, ona ledwo to dotknęła i już wszystko rozwaliła. Zobacz, jakie fajne. O! Sama to zrzuciła. Ej, ona nie kuma, co się dzieje. Gościu, chodź. Ej, bo ona ma swoją zabawkę i ona nie chce twojej zabawki, czaisz to? Ale to jest fajne. No, ale gościu, tu masz jeszcze kubeczki. Chodź, Abra. Ej, ale to cute wygląda, jak ona tak to trzyma. Ej, serio, jakby... Zobacz, Abra. Nie chcesz tego jeszcze rozwalić? Ej, ona się tego już totalnie nie boi, nie? Za każdym razem bierze nowy kubek. Ty serio, ona ma gdzieś w ogóle ten dźwięk. Wydaje mi się, że słuchajcie, taka piramida na niej nie robi wrażenia. Może nie chce przeskoczyć przez nią, bo nie ma powodu, ale nie proponowaliśmy jej jedzenia. A zaraz zaproponujemy. Niektóre kubeczki to bardzo chciałyby przetrwać, ale no niestety z tym pieskiem
może być dość ciężko. My w każdym razie zabieramy naszego kubeczkowego węża. Pies, niech się tu bawi. Siema, jestem, dajcie suba. Jestem Maciak. Zostaw suba dla Maciaka. I teraz spróbujemy właśnie zrobić jej kubkową podłogę. Zobaczymy, czy będzie w stanie Abra to przeskoczyć. Nie no, jest mocno. Oglądajcie film do końca. Jestem strasznie ciekaw, czy Abra faktycznie przejdzie przez taką podłogę. Wydaje mi się, że raczej bać się nie będzie, a zwłaszcza, że przekonamy ją jakąś dawką jedzenia. Ja tylko przypominam, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Regularnie są tutaj filmy, więc ten czerwony guzik zaznaczcie tam na dole, żeby nic was nie ominęło i wpadajcie na nasze Instagramy. Wyświetlają się teraz na ekranie. Linki są oczywiście w opisie, a tam są i stories, i zdjęcia, i mnóstwo fajnych rzeczy z psiakiem. A my zobaczmy, jak jej pójdzie. Słuchajcie, tak aktualnie wygląda nasza kubkowa podłoga i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę mocarnie. Tutaj dopiero jest 200, może 250 kubków, no i stary, jeśli ona przez to przejdzie, to będzie największy huk w ogóle w dzielnicy. Ale ja myślę, że ona może podejść do tego, wziąć jeden kubek i po prostu... I sobie pójść, tak. Spójrzcie, jak dużo tych kubeczków jeszcze tutaj zostało. Serio, no co najmniej, słuchajcie, połowa. Więc ja się boję, jak to wyjdzie. Musimy Abrę przekupywać jabłuszkiem, żeby ona, słuchajcie, nie szwendała się po prostu tutaj, żeby nam nie rozwaliła całego projektu, ale... No wow, serio? Wygląda to... No, to jest dobre. Mega nieźle. Słuchajcie, tak docelowo wygląda nasz tor. No trzeba przyznać, że jest naprawdę olbrzymi. Abra już jest w bloku startowym przygotowana. 500 kubków versus Abra. Pytanie, czy ona w ogóle będzie chciała przez to przejść, stary? Myślę, że ona może serio wziąć tego, ten jeden kubek, yeah. Ale jakby przez to przebiegła, to by było niesamowite. Ja myślę, że ona ej, jest ale zdolna. Szczerze, naprawdę to wygląda grubo. Abra, chodź do mnie. Pierwsza blokada. Nie. Nie. Chodź, Abra. Czekaj, ją trzeba przekupić tricksem. Tu jest smakołyk. Abra. Upadł smakołyk. Abra, chodź. Pyszne rzeczy. Ty, ona w ogóle nie kuma to z gry. Nie! Przebiegła naokoło. No nie, no ja wiedziałem, że ona jest zbyt kumata na to. Abra, ale kiełbasa. Patrz, jaka fajna. Chodź, Abra, do mnie. Chodź, Abra. Abra, tutaj, patrz. Ej, nie przestraszyła się. Twoje tricksy ulubione. No patrz, z 5 się wysypało. Chodź, Abra, chodź. To Abra jest chyba za mało, żeby ją przekonać. Ona bardzo chce, bardzo chce. Chodź, Abra, do mnie. 5 to za mało, żeby ją przekupić. No przecież tu, stary, patrz, normalnie 5 tricksów jest. Ale to jest za... No zobacz, ewidentnie chodź, jej nie Abra. Przekonałeś. No to co, całą paczkę mam no, jej dać? No musisz wszystko wysypać. Gościu, dobra, jeszcze masz... O, no teraz to z 10 leży. Ej, dobra, póki co, słuchajcie, to ona zdemolowała tutaj sam początek i ona, że tak powiem, nie chce dalej iść. Serio, ona jakby woli gryźć te kubki zamiast po prostu przez to przejść. Ja rozumiem, naprawdę ten tunel jest duży. Ale Abra, serio, po prostu go psuje zamiast przez niego przejść. No i słuchajcie, ciężka artyleria wjechała. Abra, no nie, co, szyneczki nie chcesz? Abrusia, o gościu, no to się nie dogadamy, jak ty szyneczki nie chcesz. Abra, pies może woli jabłuszko. Oj, 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 oj. Jak się zainteresuje? Patrz, wejdzie tam. Sięgnie to. No nie, ona to po prostu sięgnie, nie wchodząc. Ej, dobrze, ale co jeśli teraz damy dalej? Ej, możemy spróbować delikatnie dalej. Musimy. Tak, ale patrz, jaki ziomuś. Ona nie wyszła tam, tylko po prostu to wyniukała. Tak, ale zobacz, że nawet się nie zawahała. Nie, w ogóle, jakby szynka była ważniejsza. Pies? Zobacz, Abra. Oj, oj, poczekaj, siad, zostań. Teraz troszeczkę dalej. No i próbuj. Kubki? Nie, mamy gdzieś kubeczki. Ej, no poczekaj, poczekaj. O, ja nawet nie widzę tej szynki. Jestem stary dalej, patrz. Ale patrz, przechodzi. Idzie. Tak, stary, patrz, ona ma gdzieś te kubki fest już teraz. Znajdźcie mi szyneczkę. Ej, bo ja tego nie widzę. Zjadła to chyba. No na pewno to zjadła. Abra, patrz. Szynka tam poleciała. Przejdziesz czy nie przejdziesz? No leży jak się masz. Co, nie przejdzie? Ej, serio, ona mogła tego nie zauważyć. Ale na pewno czuję po węchu, czy nie? Ej, no stary, powinno, teraz to bo to je, wiesz, nawet ja to czuję. Nawet ja. A bardziej ona. Tam leży. Ej, ona tego nie widzi. Wow. Niucha.
Niucha, widzi. Nie widziała, serio? Jakby, wiesz, widzą gorzej od nas i się to pewnie zlało jej się z podłogą. Ostateczny, wielki pojedynek, plaster mięsa, Abra i torta. No i dobra, ja ci rzucam go, jak coś, nie? Ja go nie łapię. Nie chcesz już, co, już się najadłaś? Nie, idzie. Zaczynamy batalię. Abrusia, Abra, ty łapiesz. To jest za ona ma krzyżne kubki, serio! Ej, ja przez chwilę myślałem, że ona się boi tych kubków, ale to był idealny pokaz, że... Nie, bo szyneczka ej, jest... Ej, serio, jej się po prostu nie chciało przez to przechodzić, jak nie miała motywacji, ale z odpowiednią motywacją... Nie, to jest przejdzie! Wydaje mi się, że Abra zdała oba egzaminy, no, szynka drobiowa zrobiła robotę. Pies będzie miał teraz zabawy z kubkami, no, pewnie na resztę dnia, no bo ona teraz cały czas będzie pewnie je podgryzać. To było śmieszne. Patrz, ona naprawdę lubi te kubeczki. Serio, one się... Piesek ma zabawę. Wy pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Regularnie są tutaj filmy na tym kanale i wpadajcie na nasze Instagramy. Są teraz na ekranie oraz linki w opisie, a tam zdjęcia i stories właśnie z pieskiem. Dobra, patrz tu mam. Patrz. O, chyba się już przejadły nam kubeczki. Nie, bo piesek już się najadł szyleczką. Ciasteczka też zjadła. No i jelo. Trzymajcie się, dobrego dzioneczka, eleczko i puu!